Może nawet wiedzieć, nawet żeby wiedzieć, jak się nazywają itemy, żeby wiedzieć, co szukać. Nie się bawić w tłumacza. Tak, to też ma, to na pewno ma swój większy plus, nie? Bo większość itemów, generalnie jakbyśmy grali, jakby było spolszczenie oczywiście, zakładając, że jakby było spolszczenie, byśmy mieli znaleźć jakiś item, to byśmy musieli przede wszystkim... jeszcze to przetłumaczyć. No, także to trochę jednak też trochę by było zachodu z tym, nie? Tym bardziej, jeśli byśmy chcieli sprawdzić cenę danego itemu. No to wiadomo, jest strona poe.trade i tam tylko po angielsku, nie? Może z czasem by powstała jakaś polska strona z polskimi nazwami, ale... To nie wiem, nie wiem, ciężko mi tutaj cokolwiek powiedzieć, nie? No, ja bym chyba i tak grał na angielskiej wersji. Diablo 3 i tak grałem też na angielskim i pogrywam jeszcze od czasu do czasu. Na angielski, więc... O ile się nie... Aha, czyli były plany, czyli w ogóle tego nie zaimplementowali, czy częściowo było zaimplementowane? Nikt się nie zgłosił. Pozwoli... No tak, no bo czemu mieliby nie pozwolić, nie? Po co mają się odcinać od community, które chce na przykład przetłumaczyć grę na swój język, nie? Co by bardziej przyciągnęło graczy, nie? Tylko... No, tak jak mówisz, zbyt mało graczy polskich. Bo naprawdę korzyści zbyt dużo z polskiej wersji. Poza przejściem kampanii tak naprawdę by nie było, nie? Żeby chociażby poczytać sobie teksty, nie? Co tu mamy? As this titan of sin rose, so its manifest innocence knew that the village was lost. Szkoda, że to akurat nie jest dubbingowane. Może z czasem wszystko zdubbingują. Kto wie. Du. Dobra. Było, że do wersji 3.0. No, to jest nowy. Ja nie wiem, czy to nie jest czasami jakiś nowy content. Ciężko mi powiedzieć, bo mówię, do tego aktu jeszcze wcześniej nie doszedłem, więc ciężko mi powiedzieć, czy to jest coś nowego, czy nie. Nie sprawdzałem nawet tych nowych notek. No, pewnie to są jakieś nowe notki, które pewnie jeszcze nie zostały zdubbingowane, więc... Pewnie z czasem dojdą dubbingi do tych notatek. Znaczy, jest nowy akt. Wcześniej grało się z zabiciem Molochaja w czwartym akcie. Aha, to jest nowy akt, czyli jednak to były 4, nie 5 aktów, dobra. No widzisz. Jest jeszcze. Kurde, znowu
Jest to ogromne, jak nie wiem co. Dwuręczny, kurde. Też nie będzie dubbingowane, no szkoda, szkoda. Tu jest ich mniej, te nowe lokacje są troszkę większe, za to jest ich mniej. No, zdążyłem zauważyć, są znacznie większe, naprawdę są olbrzymie, kurde. Takiej lokalizacji to nawet w Diablo, kurde, nie było. No tu nie jest tylca, kurde. Mi się podoba, bo mam zawsze długie loadingi. Znaczy, to nie jest to, że mi się nie podoba, ale mi się też podoba, że są ogromne lokacje. Także naprawdę jestem zaskoczony, że są takie duże, o, no, co to dużo mówić, no bo są duże i przeogromne, nie? Rockbreaker? Dawać mi jakieś topory, kurde, nie jakieś młoty, kurde. Jakieś przekozackie, no lepiej jakieś legendarne topory. Jednoręczne. Nie mamy? 28% tylko wbite kolejnego poziomu. O! Co to jest? Hallowed Mana? Colossal Mana. God and his starving multiple rising with tide. Venus God fled into damnation. No, zobaczymy, co tutaj nas czeka. O, wymędy. Ginąć mi tutaj. Dupa. Wow. Dobra. Level upik. Gimika. Jakieś przejście? Nie. Jest tylko to stained glass window. Okej. Okay. 10 na 10 zeskok. Tak bym siebie ocenił. Dwuręczny aks na 409 z
pięcioma linkami. O kurde. Nie wiem, czy w ogóle mi się przyda do buildu mojego. Nie wiem, czy to mi się przyda do buildu. Wiesz co? Zostaw go na razie, wiesz co? Bo nie wiem, czy ja w ogóle będę potrzebował dwuręcznie, czy jednak dwa razy jednoręcznie. Let me bend your ear for a moment. Musiałbym sprawdzić. Aha, dobra. Widzicie, co tu jest? Crimson Jewel. Chris. A co ty chcesz? What'll it be today? Today's special is the mortal melee with a side order of brutality. Cooked it up myself. Just for you, Exile. I've set aside a nice, cozy spot there for a bit of a tussle. I'll meet you in there, shall I? Znaczy, ja mam topory. Ja idę po topory. A Frostblade używam, bo to takim spoko skill jest. Jakby nie ukrywać. A jeszcze nie ogarnąłem, co konkretnie potrzebuję, jakie tam... Akurat nie wymyślam własnego buildu, używam to, co tam już jest na necie, więc... A nie mam teraz otwartego nigdzie. Więc... No, tak to wygląda. Na pierdzielenka z niej? Begin the combat. Who taught you how to fight? Your mum? Whoa! Stary kurde. If you're going to lose, at least lose with style. Woo! No to mnie trochę wyrzeźnił. I'm just lulling you into a false sense of security, Exile. No, spoko. To ten Kary, no może byś wiedział, kurde, ten Todor jest ten na to mnie zupi. Dlatego go używam. W trudnych sytuacjach to ten i jazda z koksem. Jeszcze debuffik. Żeby ich jeszcze bardziej kroić i do widzenia. Tak, żeby jakoś przeżywać te fale mobów, bo naprawdę... Niektóre fale mobów są takie przewalone, że szkoda gadać. Dobra, tu jest jeszcze coś? Na ten glas? No wy chamy. Poczytać nawet nie dacie. Gołdżer. Kurde, ta mapa jest jeszcze większa niż ta poprzednia. Jesus Christ. Shit. Got them carry. Yep. Ding dong. To mamy tak. No, kurde. Było gorąco. Blade, bow, dupa.
Nic z toporków ciekawego. Ech. Nie, naprawdę, ta mapa jest jeszcze większa, kurde. Od tamtej. Jeszcze mamy tylko to. Poczytajmy sobie. Install the a fish from the market light. Okej. Dobra, tu mamy kapliczkę jakąś. O, dzięki Fejcik za kolejnego lucika, dzięki. Co to jest? What the hell? Okej. Ładnie się wysypał. I cannot carry this. Ładnie się wysypał. Czy gierka na jutro zaplanowana, czy który jest czwartek? Czwarteczek jest... Jeszcze nie. Możliwe, że... połę? Bo w piątek będzie dalej, ciąg dalszy, Until Dawn. Więc sądzę, że... Dobra, to nas nie interesuje. Trilling. Dzień do Strange'a. 140. Evasion. To nas nie interesuje. Nie, nawet nie mam czym. Czy Chargers? O, to jest to. Mogę też to salnąć. Na. For freedom. Na. No, gratki szapon pierwszego poziomu. A bot trochę z opóźnieniem podaje levele, ale... Dobra, czyli co tu mamy? Jeszcze mamy coś takiego... Socket? Okej. Pierścień, który ma socket. Okej. I sword. Czemu to nie mógł, kurde, być axe? Dobra. Dobra. Sanctum. Bosik? Bosik. Cleansed of impurity. Burn! Whoa. Rise. Kneel. Burn.
Ouch. I am the Emperor. Skubaniec. Wiesz, na którym padłbym nową postacią powodzenia? No, właśnie też padłbym. Okej. Okej. Tego już bym się nie spodziewał. Kulek ognia. Innocence! D-Grayman mi się przypomina, lol. Innocence. Muszę, ja tu muszę kurde uważać. Akurat on musi kurde tym elementem, na którym ja jestem najmniej odporny. Tak by to trafił. No, jeszcze mi ucieka. Rip. Rip? Ja pierdziele, co tu się dzieje, nie? Co tu się dzieje, nie? Kubaniec. Jesus Christ. O, to trochę boli. Jak mnie smaży. No. A co? Osiemka, Warek, co już w domku jesteś?
O kurde. Ale mnie przysmażył. O mój Boże. Nie, powiem wam, że ten boss. I mod. God damn it. I am Sin, the forgotten one. Would that humanity could forget all of my kind. Perhaps with your help, that might still come to pass. For now, the blinding light has been dimmed, and darkness floods in to fill the void. The desperate and depraved set a feast for their lord incumbent, Kitava, the Ravenous One. Kitava, the Ravenous One. Ooh, filmik? To jest pierwsza filmówka. Okay. Should Kitava accept their invitation, there is but one thin sliver of hope for us all. My brother's sign of purity. Look to it in the choking passages of Templar Reverence. It shall be your torch when night falls at last. Okay. Okay. Okay, dobra. On nie jest jeszcze trudny? Ja pierdziele, on jeszcze może być trudniejszy? Dobra. You deserve recognition for what you have done. You've freed us from Templar oppression. Yet I fear you may have defeated the lesser of two evils. Still, take something. You'll be needing it in the dark times to come. What the hell? Co to jest? Oh, kurde, increase damage with at least 47 in radius in Grand Slam. Crimson Jewel? What? What? Cliff. O kurde. Molten Strike. Cliff. Grand Slam. Co tu w ogóle wybrać? Cold damage. Radius medium. Damage against shield enemies. Dex. Ja nie, no muszę coś ze Strange'a wziąć, nie? Kurde. Limit to 3. 2. Nie wiem, wezmę to. Once Kitava has gobbled up every scrap of Oriathan flesh, sucked every Oriathan bone dry of marrow, he'll turn his endless hunger to Nama Kanui and the whole Karui archipelago. As you know, the Karui will fight, and they'll fight hard, but they're going to need all the help they can get. And I know of three treasures that might just make the difference. They were taken when the Templar raided Nama Kanui. A whip woven of Hinekora's hair. A tooth that Tukohama ripped from his own mouth. A fish hook that was once the jawbone of Valokor. Together, they're known as Kitava's torments and lie within the reliquary that borders Oriarth Square. I saw them with my own eyes when delivering messages to the scholars there. Please, go to the reliquary and claim those treasures before Kitava's children do. Okay. For freedom.